Prawie już te półtora roku rzeczywiście tutaj jesteśmy, pracujemy. Zaawansowanie robót na poziomie takim, jak widzimy, czyli zagospodarowanie terenu, drogi zewnętrzne, prace elewacyjne. W środku trwają prace wykończeniowe i tutaj możemy powiedzieć od prac przy sufitach podwieszanych, montaż stolarki wewnętrznej, prace przy układaniu paneli, wykładzin winylowych, montaż wyposażenia, montaż mroźnia, chłodnia, technologia kuchni. Myślimy o różnych pokoleniach Opolan. Po sąsiedzku budujemy przedszkole, ale nie tylko o przyszłość, ale również o zainteresowanie tymi mieszkańcami, którzy Opole przez ostatnie lata budowali. Stąd inicjatywa budowy domu pomocy społecznej, naszych seniorach, którzy mogą tu znaleźć miejsce. Koszt około 60 milionów złotych, w części dofinansowany z programu inwestycji lokalnych. Myślę, bardzo ważna inwestycja, bo wychodząca naprzeciw, no nie ma co ukrywać, naszemu coraz starszemu społeczeństwu, również w Opolu, i potrzebom społecznym, które w tej chwili są, bo coraz mniej dzieci ma czas na opiekę nad rodzicami na przykład, a tutaj będzie w pełni profesjonalna, całodobowa opieka dla naszych seniorów, myślę, w bardzo godnych warunkach. Obiekt będzie obiektem bardzo nowoczesnym. Biorąc pod uwagę pewne standardy opieki nad osobami, które będą tutaj mieszkać w domu pomocy społecznej, chciałbym jakby przede wszystkim powiedzieć o 80 pokojach jednoosobowych, wyposażony każdy z tych pokoi węzeł sanitarny i toaletę. To są warunki, które nie były możliwe do zrealizowania w starym domu pomocy społecznej. Dodatkowo chciałem powiedzieć o całym tutaj takim zapleczu rehabilitacyjnym, gdzie osoby będą mogły podejmować różne czynności, które mają jakby poprawić ich funkcjonalność i oczywiście wpływać na poprawę zdrowia, na utrzymywanie pewnej też kondycji i swojej sprawności. Planujemy również tutaj otworzyć przychodnie. No już nie mówiąc o takich rzeczach jak pokoje chociażby gościnne, a to w jakiś sposób doskwierało przecież także w okresie, kiedy był ograniczony dostęp do swojej rodziny, więc chcieliśmy to wszystko zmieścić w tym budynku. Osoby, które zmagają się z różnymi jednostkami chorobowymi, często przy okazji pojawiają się oczywiście również zaburzenia pamięci. Jednym z ostatnich elementów, jak nie ostatnim takim zjawiskiem, które osoby pamiętają i kojarzą, są kolory podstawowe. Więc każde piętro będzie wyróżnione innym kolorem, co ma spowodować, że po prostu nasi mieszkańcy, mam nadzieję, będą czuć się bezpiecznie i będą mogli odnaleźć się w tych przestrzeniach nowego domu pomocy społecznej. To już wielokrotnie podkreślałem, w obszarze polityki społecznej, Szanowni Państwo, to bez wątpienia jest inwestycja strategiczna. Prace, które jeszcze przed nami, które zostały, to jest na pewno tutaj, chcemy przed zimą zdążyć z robotami zewnętrznymi, ukończenie w 100% prac elewacyjnych, ukończenie w 100% prac drogowych, zagospodarowania, tutaj ogrodzenie, montaż ogrodzenia docelowego, bram wjazdowych, furtek. Mamy tutaj jeszcze w zakresie naszych prac nasadzenia zieleń, prace w środku, no to już mogę tak nazwać, to potocznie taka stricte wykończeniówka, czyli jakieś tam delikatne jeszcze prace płytkarskie, które już są teraz na bardzo zaawansowanym poziomie. Kończące prace, no to jest już potem montaż wyposażenia technologii kuchni. Rozpoczęcie jest planowane na 6 listopada i sukcesywnie później gdzieś tam, myślę, początek grudnia zakończenie tych prac. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, wiosną powinniśmy doczekać takiego symbolicznego przecięcia wstęgi pierwszych mieszkańców w tym domu. Oby to rzeczywiście w takim terminie było możliwe, bo inwestycja jest bardzo potrzebna. To widać po liczbie osób zgłaszających się, chętnych zamieszkać w tym domu, ale również po tych, którzy po sąsiedzku też w takim domu mieszkają, którzy tutaj w tym domu również znajdą swoje miejsce.